czego nie chcesz ty. Zatrzymaj mnie i powiedz mi, czego pragniesz. Jeśli idę tam, gdzie nie idziesz ty. Zatrzymaj mnie, nie pozwól dalej iść. Chcę widzieć cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć cię w życiu mym. Chcę widzieć cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć cię w życiu mym. Cokolwiek czy nie, dla swojej własnej chwały, zatrzymaj mnie, zbadaj moje serce. Gdy oceniam innych bez miłości, zatrzymaj mnie i zniszcz moją pychę. Chcę widzieć cię w życiu mym. Chcę widzieć cię w życiu mym. Widzieć cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć cię w życiu mym. Chcę widzieć cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć cię w życiu mym. Chcę widzieć cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć cię w życiu mym. To jest to, o co pomyślą inni. Zatrzymaj mnie, ważne jest, co myślisz ty. Troszczę się tylko to, co jest moje. Zatrzymaj mnie i skrusz moje serce. Bo chcę widzieć cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć cię w życiu mym. Chcę widzieć cię w życiu mym wywyższonego. W życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć cię w życiu mym. Chcę widzieć cię w życiu mym wywyższonego. Chcę widzieć cię w życiu kłaniam, bo tylko twoja jest chwała, twoja jest chwała. I tylko tobie się kłaniam, tobie się kłaniam. Bo tylko twoja jest chwała, twoja jest chwała. I tylko tobie się kłaniam, tobie się kłaniam. Tylko twoja jest chwała, twoja jest chwała. I tylko tobie się kłaniam, tobie się kłaniam. I jeszcze tylko taki obraz,
towarzyszy mi od początku modlitwy. Ćmy, która leci do światła. I ćma, która leci do światła, ona się spala w tym świetle. Ale przyszła mi taka myśl, że jeśli to jest światło Boże, to dobrze jest się spalić w takim świetle. I dzięki Ci, Panie, że też nam to pokazujesz i że tak wierzę, zachęcasz nas też do tego, abyśmy lgnęli do Ciebie jeszcze bardziej, jak ćma do światła. Chcemy być właśnie takimi ćmami, które lecą do światła, którym Ty jesteś, Panie. I bliżej, żebyśmy się mogli spalić w tym świetle. Amen.